Innym sposobem na organizowanie sobie tutaj przestrzeni w 3D Smarcie, oprócz grupowania, jest dodawanie obiektów jeden do drugiego, tak aby tworzyły jedną geometrię. Robimy to za pomocą funkcji Attach, która zaszyta jest chociażby w Edit Mesh, lub też, jak później się przekonacie, w innych modyfikatorach. Więc tutaj mamy te okna i jeżeli jedno z nich wybiorę, to mam tutaj ten mój modyfikator Edit Mesh w przypadku tego okna po prawej lub po lewej, ogólnie okno jest przekonwertowane do Editable Mesh. Nie ma znaczenia, jedno i drugie ma taki przycisk tutaj w grupie Edit Geometry, tu trzeba troszeczkę zjechać w dół czasami tą windą w zależności od rozdzielczości pionowej waszych ekranów i wielkości czcionek w systemie. Tutaj jest ta funkcja Attach. I jeżeli wybierzemy tą funkcję Attach, to do okna, które mam aktualnie wybrane, dołożę kolejny obiekt, więc wybieram Attach, klikam na drugim oknie i od tej pory te dwa okna stanęły się jednym obiektem. Będą się zachowywały jak jeden obiekt. Będą się nazywać Fixed Window 001, żeby tutaj zorganizować się sobie trochę ten porządek w scenie, no to mogę to nazwać okna i tyle. Łatwiej mi będzie je później znaleźć na liście. I tutaj w tym Editable Mesh wtedy, jeżeli wejdę sobie na ten piąty poziom, na poziom elementów, to będę mógł je wybierać niezależnie, bo tutaj każdy z tych jakby elementów właśnie, to jest tutaj framuga, okno, czyli szyba i ten szpros, każdy z nich jest oddzielny. Co? I przyszedł czas teraz już w sumie na zapisanie tej sceny, więc wybieram sobie Save As i tworzę kolejną wersję. To taki nawyk, aby uniknąć jakichś problemów później związanych z tym, że popełniłem gdzieś błąd i nie mam jak wrócić do poprzednich wersji. Tu przy okazji, jak już jesteśmy, to warto poustawiać sobie te krzesła przy pomocy Select and Move i z Shiftem wciśniętym, Ctrl Z, z Shiftem, no to sobie chyba wyłączę Snapa, bo gdzieś mi tu miga. Nie, to nie snap. Z Shiftem przeciągam te krzesła na drugą stronę, daję instance, a teraz zaznaczam 2 z kontrolem i E, czyli rotacja z Shiftem o 180 stopni, też instance, a następnie W i przesuwam sobie, no tak, żeby przypadkiem nie wbiły się w ścianę. Powinno być ok. Mogę to sobie wszystko ewentualnie jeszcze zgrupować w jedną całość, stół i krzesła. Zawsze będzie później prościej. Ok, czyli drugi sposób na organizowanie sobie obiektów w scenie to jest właśnie funkcja Attach znajdująca się w Editable Mesh i to nieważne, czy po konwersji obiektu do Editable Mesh, czy też poprzez wybór tutaj modyfikatora Edit Mesh.